Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ostatnio zrobiłam spore zakupy, zarówno w Empiku, jak również w sklepie ogarniętych dziewczyn, w Lidlu oraz Rossmanie i zebrałam bardzo dużo artykułów do pisania oraz naklejek, dlatego stwierdziłam, że po prostu pokażę Wam moje ostatnie zakupy. Nie myślcie sobie, że te wszystkie rzeczy kupiłam naraz, na szczęście tak nie było. To są zakupy po prostu z całego miesiąca. Dodatkowo przyszło moje zamówienie z AliExpress, na które czekałam 2,5 miesiąca, więc również Wam tutaj pokażę. Co prawda nie są to wszystkie rzeczy z AliExpress, bo zamówiłam również rzeczy, które nie są właśnie żadnymi artykułami do pisania, czy też dodatkami do bullet journalingu, ale to Wam po prostu pokażę w daily vlogu najbliższym. Ale może zacznijmy od początku. Najpierw tuż po świętach byłyby przetarże w Empiku, dlatego stwierdziłam, że zrobię większe zakupy. I w sumie moja przesyłka przyszła w dwóch paczkach. Już Wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ zakupiłam troszeczkę naklejek, a były one ze sklepu, który po prostu współpracuje z Empikiem. I ten sklep, on się nazywa Malowana Lala, sprzedaje po prostu na empik.com swoje produkty, ale paczki idą z jego magazynu i muszę przyznać, że mieli naprawdę fajne ceny naklejek. Oczywiście wszystko to, co będę w stanie, to Wam podlinkuję. Zacznę może najpierw od produktów, które kupiłam bezpośrednio w Empiku, ale wszystko robiłam przez stronę internetową. I pierwsza rzecz to są trzy cienkopisy. I to są cienkopisy marki Faber-Castell. I ja wiem, że są bardzo popularne chyba też cienkopisy Sakury i Mikrony, ale ja taki cienkopis 03 już mam i używam go od chyba 3-4 miesięcy i powiem Wam, że tym się naprawdę rewelacyjnie pisze. Zarówno fajnie się gdzieś tam rysuje tabelki, wypisuje coś w tabelkach, ale również fajnie się robi zwykłe notatki i bardzo, bardzo fajnie się nimi pisze, dlatego kupiłam sobie jeszcze raz 03, bo taki już mam. Po prostu kupiłam na zapas, bo wiem, że mi się kończy, skoro piszę 3 miesiące. Następnie kupiłam 01, taki bardzo cieniutki. Oraz kupiłam 0,5, taki grubszy. I jestem ciekawa, jaka grubość właśnie tych cienkopisów mi najbardziej podpasuje. Wiem, że 01 będzie bardzo dobre do robienia takich malutkich zapisków, kiedy mamy na przykład jakąś małą tabeleczkę. Natomiast reszta pewnie takich już normalnych notatek. Obecnie, tak jak Wam mówiłam, używam 0,3 i dla mnie w tej chwili to jest super grubość. Ale jestem ciekawa, jak będzie mi się pisało innymi. Zakupiłam również takie oto pisaki Stabilo, bo wiem, że one są podobne do cienkopisów, ale to są właśnie takie markery, pisaki, nie wiem jak to dokładnie określić, bo też każdy inny opakowanie ma inną nazwę. One są właśnie idealne do kolorowania na przykład, czy też obrysowywania, do pokrywania po prostu większych powierzchni, bo cienkopisem ciężko jest pokolorować. Teraz malutka dygresja. W zeszłym roku kupiłam cały duży komplet żylowych długopisów brokatowych. Uwielbiałam ich używać w liceum i bardzo mi się sprawdzały. Niestety, pomimo tego, że kupiłam tą samą markę, bardzo szybko mi wyschły i to jest praktycznie żaden nie nadaje się do użytku. Dodatkowo trzy z nich mi wylały i niestety musiałam wszystko czyścić, wiecie, wycierać, od razu taki cienkopis wyrzucić. Nawet nie wiem, czy to był cienkopis, czy długopis, chyba bardziej długopis żylowy. I troszeczkę się nimi rozczarowałam, a kiedyś to były moje ulubione właśnie produkty do zaznaczania czegoś, do pisania na kolorowo. W szczególności właśnie w szkole, kiedy robiłam notatki. Dlatego stwierdziłam, że nie ma sensu kupować po raz kolejny właśnie takich długopisów żylowych, bo pewnie historia się powtórzy. Natomiast cienkopisy Stabilo używam już kilka dobrych lat. Używam je również liceum i wtedy też świetnie mi się sprawdzały, ale teraz używam ich chyba od ponad 2 lat, cały czas mam ten sam zestaw i jestem mega zadowolona. Dodatkowo w zeszłym roku dokupiłam sobie inne kolory i również ich używam cały czas namiętnie. Wiecie, bardzo dużo nimi piszę i one naprawdę świetnie się sprawdzają, nie wysychają, fajnie piszą, nie zasychają, że nie musimy ich jakoś nie wiadomo jak rozpisywać, a niestety te żylowe długopisy za każdym razem trzeba rozpisać i to nie jest fajne. Dodatkowo również nie przybijają mi na moim papierze do bullet journalu, dlatego stwierdziłam, że tamte po prostu długopisy już wyrzucę, skoro i tak nie piszą i zdecydowałam się na taki komplet markerów, ale to jeszcze nie są wszystkie. Niestety nie było dużego zestawu w Empiku, więc kupiłam gdzie indziej. Tu są po prostu neonowe kolory, które wyglądają naprawdę rewelacyjnie, a tutaj są natomiast metaliczne. Jak widzicie, są srebrne, złote, niebieskie, zielone i tutaj jest taki brązowy, nie wiem nawet jak to określić.
ale wyglądają naprawdę super i mam nadzieję, że będą równie dobre jak cienkopisy, z których jestem bardzo zadowolona. W Empiku zakupiłam również kalendarz i pewnie zdziwicie się, po co mi jest potrzebny kalendarz, skoro używam bullet journalu. A to dlatego, że od stycznia pracuję nad nowym projektem, praktycznie jest to projekt biznesowy i stwierdziłam, że chcę oddzielić sobie prywatne i YouTube'owe notatki od mojego projektu biznesowego i założyłam taki oto prześliczny kalendarz, który nie będę ukrywać, kupił mnie na dzień dobry. Dodatkowo był tani, bo kosztował 40 zł bez grosza. Oczywiście nie będę Wam teraz pokazywać stycznia czy lutego, bo tutaj mam swoje notatki, ale pokażę Wam na przykład sierpień. Akurat mi się otworzyło i zobaczcie, on ma przepiękną grafikę w środku. Każda strona jest praktycznie inna i zaraz Wam pokażę, jak wygląda miejsce na robienie notatek, bo to też jest fajny system i muszę powiedzieć, że byłam pozytywnie zaskoczona. Na stronie było dużo zdjęć tego kalendarza, ale wiadomo, jak przyszedł, to można było sobie na spokojnie zobaczyć, bo niestety nie byłam w sklepie i nie byłam w stanie go obejrzeć, tak wiecie, normalnie. Zobaczcie, tutaj mamy miejsce na zanotowanie całego tygodnia. Akurat ten pierwszy tydzień ma kilka dni, ale o, widzicie, są takie boksy. Tutaj na przykład można zapisać spotkanie czy jakieś terminy typu rachunków czy innych rzeczy. Ja akurat to wykorzystuję do biznesowych rzeczy. A tutaj mamy, aha, widzicie takie większe boksy, gdzie możemy już pisać na przykład listę zadań. Nie ma tutaj super dużo miejsca, ale jak na mój projekt na razie jest wystarczający. Dodatkowo on jest lekki. Tutaj ma jeszcze taki fajny cytat z tyłu, jak możecie zobaczyć. I idealny jest to format do mojej dużej czerwonej torby. Sprawdza mi się. Jestem naprawdę z niego zadowolona. Dlatego cieszę się, że go kupiłam. I dajcie znać, czy prowadzicie bullet journal, czy też właśnie kupiliście sobie jakiś nowy kalendarz. Jestem ciekawa. Ostatnia rzecz z Empiku to jest kolejny bryloczek na klejek. Jak wiecie, jest to seria dostępna właśnie stacjonarnie również do Empika. I tutaj mamy przeróżne wzory. Ja już kupiłam zeszłym razem chyba 3 takie bryloczki, a teraz dostałam nowe kształty i nowe wzory na klejek, dlatego się zdecydowałam. Zobaczcie, jakie one są fajne. Może nie będę Wam pokazywać wszystkich, bo to też nie ma sensu, ale tutaj są takie fajne czarno-białe, które chciałam Wam pokazać. O, zobaczcie, tutaj jest taki wzór, ale zależało mi, żeby Wam pokazać to, co mi się najbardziej spodobało. Czekajcie. O, zobaczcie, tutaj są czarno-białe napisy, wyglądają naprawdę świetnie. Ja mam, tak jak Wam wspomniałam, już takie naklejki właśnie z tej marki Rossisai i jestem mega zadowolona. Ja sobie zawsze rozcinam to, tnę na mniejsze kawałki, wrzucam do pudełka i potem łatwo mi wybrać jakieś nowe naklejki. Dajcie znać, czy mieliście te naklejki, czy też nie. Ja je osobiście bardzo polecam. Teraz pokażę Wam naklejki, które zakupiłam w sklepie Malowana Lala za pośrednictwem Empik.com. Paczka przyszła chyba 2 dni później po tej z Empiku, jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak. Więc zobaczmy, co ja tutaj zamówiłam. Po pierwsze były takie naklejki gwiazdki, które myślę, że kojarzą się bardziej ze świętami Bożego Narodzenia. I one były na przecenie, tutaj mam nawet takie gwiazdy betleńskie. Ale bardzo mi się spodobały i stwierdziłam, że skoro i tak są przecenione, to się przydadzą na kolejny rok. Postaram się Wam je jak najszybciej pokazać. Tutaj są lamy, które dosłownie skradły moje serce, bo są prześliczne. Musicie przyznać, że wyglądają naprawdę świetnie. Kolejne to sukulenty i kaktusy i one są leciutko wystające, ale na szczęście nie będą jakieś bardzo kłopotliwe. Też widzicie, są tylko błyszczące i ich jest tutaj sporo. Stwierdziłam, że będą fajne do dekorowania. I tutaj się zaczynają naklejki świąteczne, bo zauważyłam, że jest bardzo dużo wzorów wielkanocnych, a jak wiemy, Wielkanoc będzie w kwietniu, a ja nie miałam żadnych rzeczy do dekorowania wielkanocnych stron, dlatego kupiłam sobie 3 zestawy. Tutaj mamy prześliczne właśnie kurczaczki, cieplaczki. Tajemnicze nie wiedzą, o co chodzi. Marta, pozdrawiam, bo to są cała masa cieplaczków. Następnie mamy pisanki, tak dobrze pamiętam, pisanki. Ich jest tu naprawdę bardzo dużo. I mamy również króliki lub zające, jak to woli.
i też jest ich sporo, są takie fajne, malutkie, więc przydadzą się zarówno do kalendarza, czy też właśnie do bullet journalu. I te też są leciutko wystające króliczki. Ostatnio byłam personalnie po pielęgnację i przypadkiem zobaczyłam naklejki. One były dość drogie, bo z tego co pamiętam kosztowały chyba 7,99, a tutaj ich nie ma zbyt dużo, ale tak mi się spodobały, że po prostu nie mogłam się powstrzymać i je sobie kupiłam. One są naprawdę prześliczne, tak jak widzicie, błyszczące. Tutaj mamy jednorożca, tęczę, no po prostu takie przesłodkie, przeurocze, że aż mamy nadmiar słodkości, można by to nawet tak nazwać. Ale myślę, że naprawdę będą się fajnie prezentować i stwierdziłam, że jeden komplet naklejek mogę wziąć już bez przesady, zaszaleję. Już dawno nie kupowałam nic w sklepie ogarnięte.pl u dziewczyn, dlatego teraz jak złożyłam zamówienie, to kupiłam naprawdę bardzo dużo naklejek i wam po prostu będę po kolei pokazywać wzory, które kupiłam. Mam nadzieję, że mi to pójdzie w miarę sprawnie. Tutaj mamy, tak, na początku są naklejki walentynkowe. Ja postaram się wam wszystkie te komplety podlinkować. O, widzicie, tak to wygląda. I później co my tu mamy? Mamy właśnie tęczowe stwory wodne. Tutaj zdecydowałam się na takie fajne, kolorowe napisy hiszpańskie. Myślę, że też będą fajnie wyglądać. Tym bardziej pozwolą mi utrwalić niektóre słówka. Nie wiem o co chodzi, ale być może ten okres świąteczny tak na mnie wpłynął, że tutaj również zamówiłam gwiazdki. Tym razem takie czarno-białe. I zamówiłam trzy różne wzory. Tutaj mamy na przykład wzory morskie. Takie letnie. Bardzo mi się spodobały, w szczególności te proporczyki. Tutaj zamówiłam taśmy, żeby sobie notować obejrzane filmy w tym roku. Myślę, że to też będzie bardzo fajne. Wiem, że można było coś takiego narysować, ale pomyślałam, że naklejanie jest dużo szybsze i można szybciej coś zanotować. Później tutaj mamy takie zielone rośliny, przeróżne liście. Bardzo fajnie to wygląda. I to jest właśnie zestaw dwóch stron liści, już wam pokazuję drugie. Tutaj mamy, widzicie, liście. Następny jest zestaw urodzinowy. I ja teraz w nowym bullet journalu zrobię wam niedługo właśnie przegląd mojej nowych stron. Zrobiłam takie dwie strony pełne tabelek, gdzie później, jak już dla was nagram ten przegląd, powpisuję urodziny moich znajomych i rodziny. I dlatego zamówiłam sobie taki, widzicie, komplet urodzinowy. To jeszcze jest druga strona. Po prostu do dekoracji, bo chciałam zmieścić te urodziny na jednej stronie, ale mam stanowczo za dużo rodziny i znajomych i mi się nie zmieściło. Dlatego tutaj, o, widzicie, jest druga część. Później mamy jesienne naklejki. Przyjrzałam w sumie wszystkie wzory i wybrałam to, co mi się najbardziej podobało. Tutaj mamy jesienne liście. Kolejne to są takie pseudo taśmy washi, wzorki świąteczne. Bardzo mi się spodobało, aż były przycenione, to również rzuciłam do koszyka. Teraz mam takie fajne naklejki, które mogą służyć właśnie do oznaczenia rachunków, opłat, przychodów, pensji, filmu, muzyki, no wszystkiego. To jest też karta kredytowa, telefon, mail. To się bardzo przyda, uwielbiam takie właśnie różnego rodzaju delikatne naklejki, bo one sprawiają, że po prostu patrzymy, wiecie, i od razu wiemy, co się dzieje danego dnia. Tutaj mamy również babeczki, jak możecie zobaczyć. Mamy również wzór strzeloną owcą i tutaj od razu w komplecie były owcze napisy, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli się mylę i na przykład to nie jest w komplecie, to wam podlinkuję osobno. Po prostu każdy zestaw, jaki znajdę. Tutaj mamy flamingi, no nie mogą się powstrzymać, jest to idealny wzór na lato. W dodatku takie piękne różowe kwiatuszki. Tutaj mam takie ciasteczkowe, pierniczkowe i coś, po co w sumie złożyłam zamówienie. Widzicie, miałam w głowie, że kupuję jeden zestaw naklejek, a niestety popłynęłam. Tutaj jest taki cały zestaw dla zwierząt i właśnie po to chciałam założyć zamówienie, bo tutaj tak, mam wizytę u weterynarza, zamówienie karmy, później mamy klesz, tak akurat guzika nie dotyczy, ale odrobaczanie i bardzo mi się to przyda, będzie ogromnie mi ułatwiało. Tutaj też zamówiłam sobie takie oznaczenia dla mnie, czyli zdrowotne, czyli lekarz, dentysta i tutaj później mamy leki, zastrzyki, okulista, to możemy też na soczewki wykorzystać. I tutaj mamy ostatni wzór, a nie, tak, ostatni. I to są dwie takie same taśmy i myślę, że jedne właśnie te wykorzystam na przykład na seriale, a tamto wykorzystam na filmy, bo film
Nie ogląda niestety aż tak dużo w ciągu roku. Jak widzicie, mam cały plik naklejek, ale bardzo się cieszę, bo uwielbiam naklejki właśnie od ogarniętych dziewczyn. Polecam Wam je serdecznie. W momencie, kiedy składałam zamówienie na Empik.com, niestety zestaw pisaków Stabilo nie był dostępny, dlatego zamówiłam go przez Allegro i mam taki duży zestaw. Założyłam, żeby był właśnie w tym piórniczku, bo mam już taki zestaw cienkopisów i bardzo fajnie on stoi na biurku. Ja sobie tą klapkę później wyrzucam i wiecie, one stoją cały czas, mogę sobie bez problemu wyciągać, coś tam pisać i to jest mega praktyczne. O, zobaczcie, to są przepiękne kolory i mam nadzieję, że po prostu bardziej mi się sprawdzą niż właśnie pisaki żelowe. Dlatego na nich zamówiłam tylko te, wiecie, neonowe i metaliczne, żeby mieć po prostu więcej, a tutaj mamy zwykłe kolory. I wiem, że one są bardzo fajnej jakości i dużo osób je poleca, dlatego się na nie skusiłam. W sobotę, kiedy robiłam zakupy spożywcze na cały weekend, zauważyłam, że w Lidlu są zestawy z takich samoprzylepnych karteczek w przepięknej obudowie, twardej i tak mi się spodobały, że po prostu je kupiłam. Chciałam Wam je otworzyć, bo specjalnie je wyciągnęłam z folii, żeby Wam pokazać. O, zobaczcie. Tutaj mamy różnej wielkości karteczki, mamy też na przykład na przepisy czy na listę zakupów i mam pomysł, żeby zgapić pewien patent od mojej koleżanki, żeby po prostu przykleić taką karteczkę na magnes na lodówce i pisać, jakie rzeczy się kończą, żeby potem, na przykład jak ja idę na zakupy, żebym wiedziała, co kupić, bo wiecie, nie zawsze wiem, nie zawsze wszystko wiem, co się kończy, nie zawsze zajrzę do każdej szafki, a wtedy się nie zastanawiam, tylko po prostu mam listę, co jest potrzebne, czy też jak wpadnie mi do głowy jakiś przepis, że o, fajnie by było zrobić, załóżmy, guacamole, tak, w piątek. To spisuję sobie rzeczy, które są potrzebne do guacamole, a których nie mam w domu i to jest mega praktyczne. Moja koleżanka ma taki system od lat i stwierdziłam, że skoro są takie fajne karteczki, to spróbuję sobie ten sposób zgapić. Dajcie znać, czy robicie listę zakupów na lodówce, bo jestem ciekawa. Pewnie wszyscy wiecie, że naklejki na AliExpress są naprawdę tanie i nie będę ukrywać, że jest to dla mnie troszkę zgubne, przez to, że możemy dostać jakieś fajne zestawy naklejek za złotówkę, za 2, za 3 złote, to potem no niestety przychodzi tego w górę i okej, to wszystko jest fajne, ale zanim człowiek to zużyje, to też mija sporo czasu. Ja, tak jak Wam mówiłam, skorzystałam z promocji, chyba ona była w październiku czy w listopadzie, chyba na początku listopada. I tak jak jest ta zawsze wielka promocja właśnie na AliExpress i kupiłam masę naklejek, tutaj mamy takie różowe kwiatki, ja się postaram je jakoś tak ustawiać, żeby Wam nie zasłonić obiektywu. Następnie mamy jaśniejsze różowe kwiatki. Oczywiście ja sobie później wszystko przesypuję do jednego wielkiego pudełeczka i to nie są konkretnie naklejki, bo to są takie dekturki powycinane, ale ja mam ten klej w takiej myszce i bez problemu się je przykleja. Tutaj mam takie żółto-zielone wzorki, jak możecie zobaczyć. Czekajcie, muszę je odkładać. Następnie, co my tu mamy? Aha, mam takie fajne białe kwiaty. O, widzicie, dobrze teraz. Mamy również zielone listki, nie wiem, ten motyw zielonych listków ostatnio strasznie zamokło i strasznie mi się podoba. Tutaj mam niebieskie kwiatuszki, ostatnie z tego typu są fioletowe kwiatuszki. Następnie mam tutaj po prostu naklejki i mam prześliczne wzory, musiałam ich Wam pokazać. To są takie od krokodylki i są przeurocze. Później mamy pandy, bo jak wiecie, ja uwielbiam misie, a pandy to też są takie słodkie miśki i musiałam się na nie skusić. One też były jakieś 3 złote. Tutaj mam chomiczki i ja kiedyś miałam, jak wiecie, i chomiczki, i śmieci morskie i uwielbiam ten wzór. A tutaj jest po prostu najsłodszy wzór, to są koty w kubeczku. Nie będę ukrywać, że te koty podpatrzyłam od tosiakowo, bo są po prostu genialne i przysłodkie. O, tutaj możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że spokosuję. Takie są wzory i musiałam się skusić jako fanka kotów. No i na koniec tutaj mam Gudet Dame. A ostatnia rzecz, jaką Wam dzisiaj pokażę, to są takie przezroczyste różowe kwiaty. Na początku myślałam, jak je zamawiałam, że to są kwiaty wiśnie, a potem jak przyszły, to się okazało, że nie do końca. Ale naprawdę są świetne. Uwielbiam przezroczyste naklejki, bo wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Dziękuję Wam za cierpliwość, ponieważ ten film wyszedł naprawdę długi. Mam nadzieję, że moje zakupy przypadły Wam do gustu. Tak jak wspomniałam, postaram się wszystko, co tylko znajdę, podlinkować Wam, żebyście mogli sobie zobaczyć. Jeżeli macie troszeczkę cierpliwości, to serdecznie polecam Wam kupowanie naklejek z AliExpress, bo są w naprawdę fajnej cenie. Oczywiście trzeba czekać od miesiąca do 3 miesięcy na ich przyjście. Ja czekałam mniej więcej, no, 2
2,5 miesiąca. Zamówiłam je gdzieś na początku listopada i teraz dosłownie ostatnia partia naklejek przyszła mi wczoraj. Nie, w piątek. Jak widzicie, troszeczkę się naczekałam i myślałam, że w tym holu nie uda mi się już ich pokazać, a jednak doszły, zanim się zebrałam do nagrywania, co mnie niesamowicie cieszy. Dajcie znać, czy też lubicie kupować naklejki i wszelkiego rodzaju artykuły do pisania. Jak wiecie, ja uwielbiam, ale też bardzo często dużo rzeczy zużywam. I tak jak wam mówiłam, niestety długopisy mi zaschły, ale resztę produktów zużyłam. Notorycznie coś muszę wymienić, bo coś mi się po prostu kończy. I ja uwielbiam robić ręczne notatki. I muszę jeszcze kupić jakieś dobre długopisy. Właśnie, jeżeli znacie jakieś dobrze piszące, zwykłe długopisy, to dajcie mi znać, bo szczerze mówiąc, ciężko znaleźć coś, co pisze fajnie, nie przerywa, jest w miarę widoczne i wiecie, jest takie z poślizgiem, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Bo niektóre długopisy piszą tak strasznie sucho i mam wrażenie, że czasami aż ocierają o ten papier i trudno mi się pisze takimi długopisami. Dlatego na przykład lubię cienkopisy, bo one zawsze fajnie stoną po papierze. Jeżeli znacie dobre długopisy, to dajcie mi znać, bardzo chętnie skorzystam. W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego przydługiego filmu. Mam nadzieję, że przypadł wam on do gustu. Zachęcam was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!